20 tysięcy mniej więźniów, którzy mają wyjść wcześniej. To zapowiedź nowej wiceminister sprawiedliwości Marii Eichardt. Więzienia są przeludnione, prawo zbyt surowe. Pomysł na to, by ci więźniowie dostali dozór elektroniczny częściej, a nie bezpośrednie więzienie. No i niech pan zobaczy. Mamy dyskusję o 100 konkretach na 100 dni i teraz jest taki 101 konkret, 20 tysięcy osób z więzień wychodzi wcześniej, a w wymiarze sprawiedliwości bałagan, bo prokuratura nielegalnie przejęta i zaraz się okaże, że przestępcy będą wychodzili na wolność, bo akty oskarżenia będą nieważne. Ale więzienia przeludnione to też fakt. Ale panie redaktorze, no wzrusza mnie ta troska naprawdę o więźniów w tym momencie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Byłbym bardziej wzruszony, gdyby jednak ta troska była skierowana na długość postępowań, na to, czy przestępcy trafiają do więzień, a nie bałagan, który w prokuraturze powoduje, że zaraz najprawdopodobniej będą unieważniane akty oskarżenia wobec bandytów, którzy mordowali, którzy nie wiem, dopuszczali się gangsterskich działań, bo pan prokurator Bodnar sobie wymyślił, że nielegalnie przyjmie prokuraturę krajową.